Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, jest przetrzymywany w więzieniu. Możemy sobie tylko wyobrazić, co to znaczy dla jego uczniów. Spodziewali się, że wskaże Mesjasza, czyli kogoś, kto wyprowadzi Izraela z niewoli. Kogoś, kto wyzwoli naród wybrany ponownie od niewoli, tym razem niewoli rzymskiej. A tutaj okazuje się, że ich nauczyciel, ten, który Mesjasza zapowiedział, sam znajduje się w więzieniu. A Jezus zdaje się być kimś niezainteresowanym tym, żeby wyzwolić Jana Chrzciciela i wszystkich innych Żydów z tego więzienia, tej opresji rzymskiej. Wobec tego zaczynają wątpić. Inaczej jest z prorokiem. Jan Chrzciciel nie wątpi. On swoje życie opisał w takim tagline, w takim jednym zdaniu, jako życie kogoś, kto ma się umniejszać po to, żeby Jezus, Mesjasz, mógł wzrastać, żeby mógł być coraz bardziej, coraz lepiej, coraz wyraźniej widoczny. Dlatego posyła swoich uczniów i tym też dokonuje jakiegoś ostatniego swojego głoszenia, posyła swoich uczniów do Jezusa, żeby oni ze swoimi wątpliwościami trafili do tego, który może je rozwiać, kto może ostatecznie położyć im kres. Nie tyle myśli o sobie, co myśli o swoich uczniach. Jest naprawdę geniuszem uniżenia. Nawet w sytuacji, kiedy cierpi, kiedy jest właśnie uwięziony, nie myśli o sobie, tylko posyła uczniów, żeby to oni mogli rozwiać swoje wątpliwości w wierze. Co robi Chrystus? Chrystus odpowiada im w sposób, który może się wydawać niezadowalający, ponieważ mówi, spójrzcie, co się dzieje. Oto teraz wypełniają się proroctwa mesjańskie. To, co wcześniej Izajasz, Jeremiasz i inni wielcy prorocy zapowiedzieli o Chrystusie, o Mesjaszu, właśnie się dzieje na waszych oczach. Chorzy są uzdrawiani, niewidomi odzyskują wzrok, chromi mogą z powrotem chodzić, głusi odzyskują słuch. Dlaczego powiedziałem, że to mogła być taka odpowiedź, która rozczarowuje uczniów? Dlatego, że bardzo często nie wystarcza nam to, żeby usłyszeć o tym, że gdzieś dzieją się cuda. Nie interesuje uczniów Jana to, że ktoś z chorych został uzdrowiony, że oto jakichś innych ludzi dotykają te mesjańskie znaki, że w innych życiorysach wypełnia się proroctwo. Oni są zainteresowani tym, żeby proroctwo wypełniło się w ich życiu. Żeby to właśnie Jana Chrzciciela Jezus wyzwolił. Żeby oni mogli wreszcie być wyzwoleni od opresji rzymskiej. A to przecież się nie dzieje. To trochę tak, jakby każdy z nas mógł się posadzić w ich miejscu i powiedzieć, no Panie Jezu, ja wiem, że Ty możesz uzdrowić kogoś i nawet to zrobiłeś i w czasach, kiedy byłeś na ziemi jako człowiek i teraz, kiedy uzdrawiasz innych na różnego rodzaju spotkaniach modlitewnych, słyszymy o cudach, których dokonywali święci i dokonują dalej, ale mnie to nie dotyczy. Ja bym chciał, żeby to się stało w moim życiu. Tutaj chyba trzeba sobie powiedzieć o tym, że Jezus uczy tych uczniów jeszcze jednej rzeczy. Takiej mianowicie, że On patrzy na nas jako na Kościół. To znaczy na wspólnotę ludzi ze sobą realnie powiązanych. Ci inni uzdrowieni nie są po prostu obcymi, na których nie powinno mi zależeć. Ale jeśli jestem włączony przez Chrystusa w Kościół, to znaczy, że ich cierpienie mnie dotyka i że ich uzdrowienie mnie cieszy. Jeśli mnie nie cieszy, to znaczy, że jestem tak trochę obciążony, a nawet nie trochę, jestem obciążony i jakoś zakręcony przez swój egocentryzm. Jestem ważniejszy dla siebie i to, co moje, jest ważniejsze niż to, co cudze. Jeszcze nie zostałem wszczepiony tak przez serce w Kościół. Chrystus wobec tego, myślę, że doskonale rozumiejąc to rozczarowanie uczniów Jana, mówi o tym, kogo wyszliście zobaczyć na pustyni. Czy może człowieka w miękkich szatach? A tacy to żyją w pałacach. O czym on tutaj mówi?
po co w ogóle formułuje takie zdanie, takie retoryczne pytanie? No po to, żeby uświadomić tym uczniom i każdemu z nas, że to właśnie w pałacach są ci, którzy rządzą, którzy sami wyznaczają cele swojemu życiu, którzy sami są skupieni na tym, żeby być bogaci, żeby być ludźmi sytymi, żeby się działo według ich woli. Mówi, tego na pustyni nie znaleźliście. Znaleźliście Jana, który nie był skupiony na sobie, który całe swoje życie podporządkował tej misji, żeby Mesjasz stał się wyraźnie widoczny. To jest nauczanie dla uczniów. Przestańcie być ludźmi w miękkich szatach. Nie bądźcie jak ci władcy, którzy żyją w pałacach i chcą, żeby wszystko działo się według ich woli. I więcej mówi, nie wyszliście też widzieć czy oglądać na pustyni trzciny, która kołysze się na wietrze. To znowu jest opowieść o Janie. Jan nie jest kimś chwiejnym, kimś, kto wobec trudności, wobec tego, że jego plan się nie realizuje, że jego roszczenie nie jest spełnione, chwiałby się w wierze. Nic z tych rzeczy. To ktoś stabilny, niczym skała. Ktoś, kogo nawet uwięzienie nie wytrąciło z misji, którą przyjął, żeby Mesjasz stał się bardziej widoczny. Dlatego Chrystus wskazuje uczniom, to jest droga. A możecie zapytać i słusznie, ale co to znaczy, że to jest droga? Czyli jak mam odczytywać to, że w moim życiu nie dzieją się cuda? Jak mam się pogodzić z tym, że Pan Bóg innych uzdrawia, a mnie zostawia chorym? Jak mam się zgodzić z tym i przyjąć taką Ewangelię, która dotyczy innych, a mnie nie? W moim życiu znaki mesjańskie miejsca nie mają. Trzeba na to spojrzeć podobnie, jak patrzy Jan. To znaczy, każdy epizod mojego życia może być opowieścią o Bogu, bardziej niż o mnie. Może być bardziej opowieścią o Chrystusie, niż o tym, na czym mi zależy. Jak to się robi? W taki sposób, żeby nie przyjmować trudności życiowych jako jakiegoś wyroku, który na mnie spada, nie wiadomo skąd, od jakiegoś nieczułego, pozbawionego serca losu, tylko jako wybór, który jest mi dany przez Boga samego. Różnego rodzaju cierpienie, porażka, trudności, uwięzienie może być dla mnie sposobem na to, żeby opowiedzieć o Chrystusie, tak jak to robi Jan. Bo przecież w jego śmierci jest zapowiedź śmierci Mesjasza. W jego drodze jest zapowiedź tego, co będzie wypełnione ponad miarę w Jezusie Chrystusie. Jan nie buntuje się wobec tego cierpienia, które na niego spadło, tylko przygotowuje się do śmierci, żeby raz jeszcze dać miejsce Mesjaszowi w swoim życiu. Bo jego śmierć, jego cierpienie jest zapowiedzią śmierci i cierpienia Jezusa. To Jezus będzie kimś, kto w tak podobnej sytuacji nie zbuntuje się, ale całkowicie, absolutnie powierzy się w ręce Boga. Tak cierpienie Jana, jego uwięzienie i ostatecznie śmierć stają się właśnie wyborem Bożym. Jan pozwala, żeby w jego życiu Bóg coś powiedział o sobie samym. I to jest ścieżka dla nas. Żeby nie być jak ta trzcina, która chwieje się na wietrze i wobec wiatru trudności chwieje się w wierze. Nie. Możemy przyjąć sytuację trudności jako opowieść o Jezusie. Że teraz Pan Jezus wybiera mnie do tego, żebym Jemu towarzyszył w drodze. A przez to On będzie towarzyszył mi w drodze. On będzie kimś, kto będzie mnie wspierał. I przez te trudności wydobędzie ze mnie największe piękno, największą taką zdolność ludzkiego serca do tego, żeby przyjąć obecność Pana Boga w życiu. I tutaj jeszcze pozwólcie, że przy tym takim skądinąd trudnym nauczaniu przypomnę wam, że dzisiejsza niedziela to jest niedziela radości. Z czego mamy się cieszyć? Z tego, że już niebawem święta Bożego Narodzenia? Możemy. Ale w logice liturgii cieszymy się z tego, że nadchodzi koniec świata. Nadchodzi koniec świata, w którym tego cierpienia, uwięzienia, śmierci już nie będzie i gdzie opowiadanie o Bogu nie będzie dokonywać się przez trudy, ale przez radość.
gdzie czekamy świata, w którym będziemy mogli w pełni już cieszyć się towarzyszeniem Jezusa, będziemy mogli całą wieczność razem z Nim przeżywać spełnienie, a nie trud.